Połączenie przeterminowane. Przepraszam, że ci przerywam, Elżbieto, jeśli jeszcze pamiętasz to imię, ale obawiam się, że zostałeś źle poinformowany. Nie jesteś tu po to, aby otrzymać prezent. Ani też nie zostałeś tu wezwany przez osobę, którą przyjmujesz, chociaż rzeczywiście zostałeś powołany. Wszyscy zostaliście tu wezwani, w labirynt dźwięków i zapachów, zbłąkania i nieszczęścia. Labirynt bez wyjścia, labirynt bez nagrody. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś w pułapce. Twoja żądza krwi zatacza cię w nieskończonych kręgach. Goni płacz dzieci w jakiejś niewidzialnej komnacie, zawsze wydaje się tak blisko, a jednak jakoś poza zasięgiem, ale nigdy ich nie znajdziesz. Nikt z was tego nie zrobi. Tu kończy się twoja historia. A tobie, mojej dzielnej wolontariuszce, która jakimś cudem uznała, że ta oferta pracy nie jest dla ciebie przeznaczona, chociaż było dla ciebie zaplanowane wyjście, mam przeczucie, że nie o to ci chodzi. Mam wrażenie, że jesteś dokładnie tam, gdzie chcesz być. Ja też pozostaję. Jestem w pobliżu. To miejsce nie zostanie zapamiętane, a pamięć o wszystkim, co to się zaczęło, może wreszcie zacząć zanikać, jak przystało na agonie każdej tragedii. A do was, do chory uwięzione w korytarzach, bądźcie cicho i oddajcie ducha. Nie należą do ciebie, dla większości z was wierzę, że jest spokój i być może więcej czeka na was, gdy dym się rozwieje. Chociaż dla jednego z was otworzyła się najciemniejsza otchłań piekła, aby pochłonąć was w całości, więc nie każ diabłu czekać. Stary przyjacielu, moja córko, jeśli mnie słyszysz, wiedziałem, że też wrócisz. Ochrona niewinnych leży w twojej naturze. Przykro mi, że tego dnia, w dniu, w którym zostałeś odcięty i pozostawiony na śmierć, nie było nikogo, kto by cię wziął w swoje ramiona tak, jak ty brałeś innych w swoje, a potem, co się z tobą stało. Powinienem był wiedzieć, że nie zadowoli cię zniknięcie, nie moja córka. Nie mogłem cię wtedy uratować, więc pozwól mi cię uratować teraz. Czas na odpoczynek dla ciebie i dla tych, które nosiłeś na rękach. To się kończy dla nas wszystkich. Zakończ komunikację.